Co tu dużo mówić? Pierwsze dwa sparingi z Toruniem przegrałyśmy oba mecze przegrałyśmy podobną ilością punktów, bo to jest zawsze koło 20. No jest to ewidentnie dla nas niewygodny przeciwnik, ale bardzo dobrze zaczęliśmy ten mecz i no niestety druga kwarta troszeczkę nam odjechały. Po przerwie wzięłyśmy się w garść, dogoniłyśmy je w czwartej kwarcie praktycznie, nie wiem, chyba zeszłyśmy na 5 punktów bodajże. Może troszeczkę sił zabrakło, może też troszeczkę jeszcze zgrania, to początek sezonu, pierwszy mecz, także myślę, że z meczu na mecz będzie teraz lepiej, zgranie. Mamy nadzieję, że czas zrobi swoje. Generalnie drużyna Torunia to jest drużyna, która bardzo gra bardzo taką mocną koszykówkę. W pierwszej kwarcie to prawda dobrze nam to wszystko wychodziło, ale w drugiej kwarcie troszeczkę przycisnęły, stanęły na całym. Ciężko było wyjść, bardzo dużo strat, do przerwy bodajże zrobiłyśmy 20 strat, no ciężko było to opanować. I właśnie wydaje mi się, że te straty właśnie wynikają z grania. Myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Wiadomo, nasz zespół jest też bardzo młodym zespołem. Mamy trzy dziewczyny z kadry młodzieżowej jeszcze w dodatku. Także no ja myślę, że to jest kwestia czasu, żebyśmy nabrały troszeczkę zgrania, doświadczenia. Myślę, że będzie lepiej. Generalnie mamy bardzo trudny początek sezonu. Cztery pierwsze mecze to bodajże, no właśnie dzisiaj Toruń, następny mecz to Polkowice, później Kraków, Bydgoszcz. No bardzo ciężki początek sezonu. Mam nadzieję, że nie podłamimy się, jeżeli nam coś tam nie wyjdzie i będziemy walczyć do końca. Twoim zdaniem ten zespół stać na sukces? Kolejny mecz z CC Polkowice, to jest chyba rywal nie do osiągnięcia w tym sezonie. No nie do osiągnięcia. Generalnie staramy się wychodzić z założenia, że każdy rywal jest do osiągnięcia i tak na dobrą sprawę to jest koszykówka i każda drużyna ma lepszy i gorszy dzień, także wszystko zależy od tego po prostu, w jakiej dyspozycji będzie tego dnia i nasza drużyna, i drużyna CCC. Wiadomo, no jest to bardzo ciężki przeciwnik, drużyna z najwyższej półki, no nie ukrywam, że na pewno nie jesteśmy faworytem w tym spotkaniu, ale no co, no to jest koszykówka, trzeba walczyć do końca i na pewno się nie poddamy. Idziecie walczyć o pierwszą szóstkę, trener Wadim Czeczuro wierzy w ten zespół. Oczywiście, że będziemy walczyć, po to trenujemy, po to zostawiamy serce na boisku i na treningach i po to bardzo ciężko pracujemy, żeby walczyć o jak najwyższe noty. No miejmy nadzieję, że z czasem nabierzemy zgrania i doświadczenia i może też troszeczkę szczęścia więcej i myślę, że jesteśmy w stanie powalczyć o jak najwyższą lokatę.